Twój lata orzeł, Patryk. To jest na pewno orzeł. Co to za taki wielki? Może soku. Elo, soku. Dzień dobry, dzień dobry. Transfogarska trasa. Lecimy sobie zrobić rundkę. 150 km przed nami. 120 jest chyba ta turystyczna. Później to już się zjeżdża tam do miasta. Patryk straszył korkami, ale widzę, że jest ruch umiarkowany. A, bo korki to mogą być na górze. No, to mamy koniec podróży. Idziemy zobaczyć jakiś wodospad. Idziemy za tłumem. Idziemy tam, gdzie idą wszyscy. Tak. Oni wiedzą więcej od nas, bo my mamy wycieczkę na spontanie. Nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nieważne. W każdym bądź razie w miejscu, w którym jesteśmy, można kupić wszystko, jak się okazuje. Bośmy wylądowali na Krupówki. Tak, tak. Są jakieś pamiątki. Jedzonko pachnie pięknie. No, thank you. Kurwa, z kamerą zobaczył i już myśli, że turysta. Może i turysta. I ta ich muzyka rumuńska. Ale my dobrze idziemy? No i gitara. Ja się wystroiłam oczywiście, jakby był upał, bo na dole było 30 stopni. A ja się ubrałem normalnie, więc jest okej. Okay. Chyba, że kolejką chcemy wjechać. Kolejką podobno też jest dużo lepszy widok. Ale my nie jesteśmy dla widoków, ani przyjemności. Także truchcikiem, szybko, szybko. I do domu. I do domu. Na szlak, na ten wodospad. Jak się nazywa? Balea? Balea. Coś takiego. I przed 12 powinniśmy być. Z dziennika podróżniczego kapitana Monka przedarliśmy się przez mały wodospadzik w górę rzeki, a teraz przez dżunglę. A jak to mówią? Jungle is massive. Jungle is massive. Jungle is massive. Wicked, wicked. Incredible. Gdzieś tam jest ten wodospad. Macie też już poleciała do przodu. A ja łapię oddech. No i jesteśmy. 11:53. Zajęło nam to aż 23 minuty, bo na dole był korek i w sumie to biegliśmy tak naprawdę. Navi pokazuje, że tu się wchodzi około 40 minut. Na dole na znaku jest 30. Na spokojnie 35 trzeba liczyć. Ale widoczek mega. Pewnie warto było się zgrzać. No ale... Czy nie jest pięknie? Lecimy dalej. Zaliczyliśmy wodospadzik i lecimy sobie. I pyszne jedzonko zjedliśmy. Słodkie jak diabli, jakiś placek z marmoladą za 12 lei. Było to naprawdę dobre. Później sprawdzimy, jaka nazwa, bo zapomniałam.
tak się właśnie w weekend jedzie na Transalpinie. Transfogarski. Dalej, bo zaraz będzie padać. Tośmy kuźwa dojechali w końcu. Godzinę w korku? Godzinę w korku. Taki zajebisty korek jest. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Nie polecamy przyjazdu w weekend. No ale w końcu dotarliśmy. Dotarliśmy, jest 14:30 i kuźwa, trzeba będzie się za chwilę zwijać, żeby przed wieczorem dojechać do domu. Owieczki wyglądają zajebiście. Taki alercik dostałem, że na Transfogarskiej widziano grupę niedźwiedzi. You whip up my appetite. Don't leave me here.